Promocje. Czołem. Przychodzę do Was z taką informacją. Do 31 marca w sklepie gildia.pl możecie w ramach promocji wiosennej zakupić komiksy z rabatem do 42% oraz literaturę. Jest tam napisane, że dotyczy to generalnie fantastyki, horroru i thrilleru. No, znalazłem coś dla siebie. Paczka do mnie już przyszła. Może nie taka zbyt duża, ale zawartość w środku jest zacna. A zawartość ta jest taka dlatego, że ostatnio oglądałem topkę komiksów u Marcy i Sylwka. Taką podzieloną na dwa filmy. I Marca pokazała coś, co mnie bardzo zaciekawiło. No i mieści się to chyba w kategorii thrillera bardziej. Także zobaczcie sami, co zamówiłem. No dobrze. Gildiowe pakowanie dosyć standardowe. Ja tą paczkę już trochę naciąłem, bo powiedzmy, że mój statyw przewrócił się już ze 3 razy. Więc musiałem to zaczynać od początku. W trakcie rozrywania, ale jesteśmy już prawie wewnątrz. Wyciągnijmy to. Oczywiście komiksy dodatkowo są zafoliowane. No i tutaj już będzie widać, co jest w środku. Ale zróbmy to tak. Proszę bardzo. Część jest folii, część jest bez folii. Ta część bez folii to jest saga. Saga Millennium oraz Millennium. Tak? Dobrze patrzę? O. Czemu te są rozfoliowane? To nie wiem. Chyba nie powinny być. To otwórzmy od razu z tej folii. Oj, coś tutaj jest, widzicie? Uszkodzone. Pomimo, że w folii tu trochę zagniecione i ta okładka jest taka poprzecierana. Ale komiksy były z dobrym rabatem, więc nie będę na to narzekał. Czyli mamy tak. O, teraz. Millennium Saga, tom pierwszy, drugi i trzeci. I tutaj są tytuły Zamrożone dusze, Nowi Spartiaci oraz Dziewczyna, która nie odpuszczała. Nie wiem dlaczego, ale to na pewno też widzicie. Ten tom trzeci szczególnie ma taki inny kolor grzbietu. Wydaje się, że pierwszy i drugi również minimalnie się różnią. Nie wiem, czy to celowy zabieg. Oczywiście komiksy wydane w Polsce przez Egmont i Klub Świata Komiksu z oznaczeniem tylko dla dorosłych. Nie wiem, co należałoby czytać najpierw, czy sagę, czy te pozostałe części. Jest to komiks w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Prezentuje się on następująco. Takie są rysunki. Komiks nie jest gruby, to ma 56 stron. To jeszcze coś takiego ciemniejszego wam pokażę. No Marta zachwalała, że to jest podobno świetna, genialna historia. Tutaj wam pokażę tylko okładki. Nie chcę gdzieś tam wchodzić w środek, żeby pokazywać treść. Tu ewentualnie o jako opis. Także to jest druga część i część trzecia. I to jest saga. Na okładkach 34,99. A oprócz tego jest część pierwsza i trzecia Millennium. Nie saga, więc nie wiem, czy to są zupełnie
osobne jakieś takie części, nie wiem. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet oraz zamek z piasku, który runął. Dlaczego nie kupiłem części drugiej? Ona była dostępna, ale była w takiej standardowej raczej cenie. Tam był bardzo mały rabat, coś koło 54 zł. A jak zaraz wam pokażę, no dawaj, pękaj folio. Cena okładkowa tego komiksu jaka jest, to ten rabat po prostu był nieszczególny, nie wiem czemu. Czy to przeoczenie w gildii, że akurat ten drugi tom był bez rabatu takiego dużego jak pozostałe. Może był w jakiejś końcówce nakładu u nich i nie chcieli go rabatować, nie mam pojęcia. Ale ja sobie go zamówiłem po prostu w innym sklepie. Zobaczcie, tutaj cena okładkowa 59,99. Tom drugi był za 54 zł, więc ten rabat nie był duży. Wydanie jest tutaj podobne, czyli też mamy miękką oprawę skrzydełka. Ilustracje. I też oczywiście jest to komiks, co jak już pokazują te sceny, raczej dla dorosłego czytelnika. To będzie mocna historia. Coś tu jeszcze wam pokażę. Widzę, że tutaj i będzie przemoc, i nagość, i alkohol, i pewnie wszystko inne. Także to jest tom pierwszy, a to jest tom trzeci. No a tom drugi zamówiłem, to pokażę wam go przy okazji jakiegoś innego unboxingu. Wyskakuj z tej folii. No i ta saga jest bardzo cienka, tam jest po jakieś 50 kilka stron. Natomiast tutaj te komiksy są obszerniejsze, po około 130 stron. Zobaczę w tym pierwszym tomie. O, 128 stron, czyli plus minus. I tutaj jest to samo. Czyli mamy to samo wydanie. I tutaj opis. Zatem Millennium. Tom drugi, tom pierwszy. Tom trzeci, tom pierwszy, drugi zamówiłem. Oraz Millennium Saga. Trzy części. Tak prezentują się moje zakupy ze sklepu Gildia.pl. Zapraszam, dopóki jest do 31 marca promocja, to możecie kupić nawet z 42% rabatem, a można tam znaleźć inne ciekawe pozycje. Także polecam. Tyle w tym filmie. Na razie, cześć.